Dzisiaj pokażę Wam moc marki osobistej i zobaczycie, czy warto ją budować. Dzisiaj będę prawdziwą gwiazdą, bo zaprosiłam moich obserwatorek z social media na spotkanie ze mną. Ja buduję markę rok. Ile ja zarobiłam? Kto chce dowiedzieć się? Kto przyjechał po to, żeby dowiedzieć się, jak ten sukces kończy się? Jak ten sukces osiągnąć? A kto chce pieniędzy? A bardzo dużo pieniędzy? Sukces osiągają tylko ci, kto ma najkrótszą drogę od pomysłu do wdrożenia oraz ci, co ryzykują. A mądrych można później zatrudnić, więc... Helena stała się moją mentorką, wykupiłam u niej szkolenia. Po 3 miesiącach dostałam propozycję wzięcia udziału w castingu do reklamy międzynarodowej. Ja jestem szalona, ale wy jeszcze bardziej jesteście szalone, no bo żeby... Ja jestem najlepsza! Ja jestem numer jeden! Każda z nas się rozwija, stawia na rozwój osobisty. I dzięki Tobie, my jesteśmy tutaj szczęśliwi i dzięki Tobie, dzisiaj dziewczyny 100 lat, proszę na nóżki wszystkie. Niech żyje nam! A kto? Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam 5 minut mojej sławy. Dzisiaj będę prawdziwą gwiazdą, bo zaprosiłam moich obserwatorek z social media na spotkanie ze mną. Ja nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce robił takie szalone pomysły, ale będę chyba trendseterem, czyli ktoś, kto robi coś pierwszy raz. I naprawdę to jest niesamowite, bo dziewczyny przyjeżdżają z całej Polski, nawet z zagranicy, aby po prostu spotkać się ze mną. Dzisiaj pokażę Wam moc marki osobistej i zobaczycie, czy warto ją budować, czy warto inwestować i jakie benefity dla Was przyniesie budowanie marki osobistej. Oglądajcie koniecznie do końca ten odcinek, bo opowiem Wam, ile zarobiłam dzięki mojej marce osobistej, ile Wy możecie zarobić, więc będzie bardzo ciekawie i jak zawsze bardzo dużo wartościowej informacji. Jak wszystko w moim życiu, to był bardzo spontaniczny pomysł. Po prostu wszystko, co dzisiaj zobaczycie, było stworzone tak w mgnienie oka. I kolejny raz Wam udowodnię, że absolutnie, absolutnie wszystko w życiu jest możliwe. Nawet zostać gwiazdą jest możliwe. I pamiętajcie, jeden z największych sekretów ludzi sukcesu, że sukces osiąga ten, kto ma najkrótszy czas od pomysłu do realizacji. Właśnie tak działam, właśnie pokażę Wam, jak to jest w rzeczywistości na tym dzisiejszym dniu. Chronologia wydarzeń. Dzisiaj jest 19 sierpnia. Dosłownie tydzień temu robiłam webinar dla moich uczennic i na końcu, kiedy już pogadaliśmy o wszystkich pytaniach, problemach, mimo wszystko wszyscy chcieli się spotkać na żywo. I ta taka myśl zasiadła u mnie w głowie. Nie wiem, z jakiego powodu w czwartek dodałam Reels na moim profilu, że zapraszam moich obserwatorek do spotkania się ze mną. Posiedzimy gdzieś w Warszawie, w restauracji, zarezerwuję stolik i po prostu będzie takie miłe spotkanie. Widzę, że dużo z Was jest chętnych, żeby spotkać się tak po prostu luźno gdzieś, więc ja mam to taki jakby szybki pomysł, żeby spotkać się w jakiejś restauracji, na przykład rzucić się po, nie wiem, chyba po 100 zł może nam wystarczy, żeby na jedzenie i picie i po prostu wybiorę miejsce i zarezerwuję stolik i muszę wiedzieć, ile jest chętnych. I to musi być bardzo szybka akcja, więc musimy spotkać się po prostu w najbliższych dniach, więc zostało mi tylko popatrzeć, ile będzie Was i znajdę jakieś przytulne miejsce i spotkamy się. Co Wy na to? To zrobiłam wieczorem. Obudziłam się rano. Co zrobiło się? Po prostu miałam setki powiadamień. Do grupy, której stworzyłam do tego spotkania, zapisało się już ponad 100 osób. Ludzie pisali z całego kraju, nawet z zagranicy, że przyjadą. Wczoraj rano był plan na restaurację na 30 osób.
O 12 ona odpadła. Po 15 odpadła nasza druga lokalizacja, gdzie była możliwość przyjęcia na 40 osób. I w piątek o, uwaga, 17 ja dostałam informację, że będzie nas około 70 osób. Więc awaryjnie po prostu musiałam reagować. To pokazuje, jak już mówiłam też na Instagramie, wszystkie moje pomysły są tak spontaniczne. Ja nie zdaję sobie sprawy, na ile to będzie poważna sprawa. Po prostu rzucam to do kosmosu i później mój zespół i oczywiście ja rozwiązujemy wszystko, co ja sobie nawymyślałam. Więc po prostu szok to mało powiedziane, co czuję teraz. Na razie mam propozycję takiej fajnej sali i mam nadzieję, że wszystko się uda. Mam tutaj super taras z widokiem na lotnisko. Dziewczyny, będziemy tutaj mieli spotkanie. No generalnie już chyba tak się cieszę, ale nie zdaję sobie sprawy w ogóle, przecież jak wyglądają takie spotkania. Nic. Nie wiem po prostu, co będzie. Ale widok jest ładny. Czuję dużą presję, czego te panie oczekują od tego spotkania, bo nie było ani zapowiedzi, ani agendy, nic. Po prostu nagrana była jedna rolka i hasło, że spotykamy się. I wiecie, kiedy ja zaczęłam czytać, że naprawdę ktoś przerywa wakacje, kupuje bilet na samolot, żeby spotkać się ze mną, to dało mi dużego stresu, co ja muszę dzisiaj im powiedzieć, jaką energię muszą oni ode mnie otrzymać, żeby jakbyś sprostać ich oczekiwaniom, że było warto naprawdę poświęcić się, żeby spotkać się ze mną. Zobaczyłam post Heleny, po prostu poczułam impuls, no i musiałam tu być. Stwierdziłam, że jeżeli to spotkanie po prostu zmieni moje życie. Przyjechałam specjalnie ze Szwajcarii, od razu zabukowałam lot, żeby być tutaj na miejscu. Powiem szczerze, jak zobaczyłam panie Heleny hasło, spotykamy się, ja nie zastanawiałam się, co tam będzie, co oczekuję. Ja po prostu powiedziałam, ja będę, koniec. Naprawdę jeszcze nigdy wcześniej nie miałam takich uczuć i takiej sytuacji, więc to jest mega stresujące, ale to kolejny raz pokazuje, jaka jest moc marki osobistej, że ludzie jadą nie tylko z Polski, a nawet z zagranicy, ze Szwajcarii, z Hiszpanii. Po prostu no, to jest totalne szaleństwo, po prostu, żeby spotkać się ze mną. Przyjechałam, aby poznać panią Helenę i grono przedsiębiorczych kobiet. Przyjechałam z Zakopanego, jestem współwłaścicielką salonu sztuki. Pani Helena zainspirowała mnie swoją autentycznością, swoją kobiecością. Nie mogę się doczekać, żeby poznać przede wszystkim panią Helenę, jak i wszystkie inne uczestniczki spotkania. I to jest właśnie nagroda za rok mojej pracy w social mediach. I to dzieje się naprawdę. A najbardziej chcę wam przekazać, co, że każda, po prostu każda z was może zrobić to samo. Tutaj potrzebne tylko i wyłącznie strategie oraz wiedza. Jakie ja mam uczucia przed tym wydarzeniem? No powiem wam takie, jak przed pierwszą randką, bo jaram się naprawdę mocno. Oni mnie znają, a ja ich nie. Oni mnie śledzą, a ja nie wiem, kim oni są. I to jest tak niezwykłe, takie denerwujące uczucie, z którym po prostu walczę teraz. I nie wiem kompletnie, czego oczekiwać od tego wydarzenia. Myślę, że atmosfera będzie cudowna, gorąca, a wszystko się okaże na spotkaniu. Myślę, że będzie atmosfera bardzo fajna. Myślę, że wszystkie jesteśmy nastawione pozytywnie. Myślę, że nie skończymy na tym jednym spotkaniu. Będziemy się spotykać więcej razy. My stworzyliśmy czat WhatsApp, aby zorganizować to spotkanie.
I w pewnym momencie panie zaczęli się po prostu przedstawiać, opowiadać, kim oni są. I wiecie co, mi po prostu szczęka opadła. Ja nie spodziewałam się, jakich ludzi ja zgromadziłam wokół siebie, jak oni zaczęli opisywać, jakie branże, że każdy ma swoją firmę, branża tam, jedne nieruchomości, IT, sztuczna inteligencja. Nawet wczoraj wieczorem dostałam wiadomość od mojej uczennicy, ona mnie pisze, pani Heleno, ja też jestem w szoku, jakie kobiety przyjadą na to spotkanie. Ludzie, ja byłam naprawdę pod dużym wrażeniem, kogo ja zgromadziłam w ciągu tego roku wokół mojej marki osobistej. To jest wartość, której nawet nie da się ocenić. Tutaj są chyba najlepsi ludzie, jakich mogłam sobie wyobrazić. Nigdy w jednym miejscu nie widziałam tak wiele zmotywowanych kobiet, tak dużo ekspertek przede wszystkim w swoim biznesie. Na szkoleniu ja zawsze mówię, że my przyciągamy podobne osoby i właśnie dzisiaj przekonamy się, czy to jest prawda. Zaczynamy. Wy wiecie, że my nie mamy programu, ani agendy, ani nic. I w ogóle ja czuję się ja jakbyś, jak to, nie wiem, jak po polsku, ten co na weselu bawi. Jak? Wodzirek? No więc ja jestem ten pan. Ja nie miałam planu, no bo to było, ja myślałam, że to będzie tyle, a nie tyle. I jestem w dużym szoku, naprawdę. Zwykle wiem, co mówić, a tak no, nie bardzo teraz. Dzisiaj poczytałam w czacie ostatnią wiadomość i kiedy zobaczyłam, że ludzie jadą z całej Polski, ktoś przyjechał ze Szwajcarii, ktoś zostawił dziecko w szpitalu, wsiadł do samochodu i przyjechał. No właśnie po tej wiadomości ja już nie chciałam jechać, bo to była taka, ja już powiedziałam, że ja raczej nie dam rady, no naprawdę. Ja zawsze powtarzam, że na Instagramie, właśnie o tym mówię na szkoleniach, że nie bójcie się otwierać się, bo wy przyciągacie takich samych ludzi jak wy. No i zobaczcie, więc ja jestem szalona, ale wy jeszcze bardziej jesteście szalone, no bo żeby... Ludzie, wy rozumiecie, że żeby stworzyć takie spotkanie, to zwykle to wymaga pół roku. To trzeba robić rezerwację minimum 4 miesiące wcześniej. To trzeba robić 2 miesiące reklamy wszędzie, gdzie tylko się da. Nam wystarczyła jedna rolka. Jesteśmy. 4 dni i 2 osoby. Mija, gdzie jesteś? To właśnie dzięki niej. Bo ja mam też taki szalony zespół i dlaczego mi wszystko udaje się? Właśnie możecie sobie zapisać sekret na milion, bo jest takie powiedzenie, że sukces osiągają tylko ci, kto ma najkrótszą drogę od pomysłu do wdrożenia oraz ci, co ryzykują. A mądrych można później zatrudnić. Więc ja zawsze powtarzam, że ja nie jestem jakaś mądra czy genialna. Jestem taka sama jak wy, tylko po prostu jeżeli coś mi do głowy przychodzi, ja wszystko realizuję, ale Mija ma dzisiaj polecenie ode mnie. Wiem, że mnie poniesie i jak tylko ona usłyszy, że już mnie poniosło na jakąś kolejną awanturę, ona ma obowiązek wstać i krzyczeć, że ja w to nie wchodzę. Więc mam nadzieję, że żadnych szalonych więcej planów ja nie będę robiła, bo już jak ja dostałam wiadomość od któregoś z obserwatorek, że kolejne chyba będzie spotkanie na Narodowym, no szczerze, ja już nie śmieję się z tej, niby to już może nie być żart. Więc ja cały czas myślałam, co ja muszę wam przekazać. Więc na razie najpierw myślę, że warto w ogóle nam z wami w ogóle poznać się. Ja chciałam
sprawdzić moją analitykę w Instagramie i w analityce połowę mam obserwatorek z Warszawy. Kto jest z Warszawy? No więc sporo jest. A kto jest z Pomorza? Z Trójmiasta? Z Lublina? Z Krakowa? Z Wrocławia? Боже. А з из Белогостоку? А з-за границы? А з Бельска-Бялой. Ну и Сандра з Кошалина. З Кошалина. То я навіть... Где то є? То є далеко. О, матко. Ну і побачте, у мене в статистиках, що вік 40% то 35-44 лата. Хто є в тій... В тим пределі? 35-44. A wyżej? Czy wiecie, że wy jesteście najcenniejszą? Właśnie ta grupa docelowa jest najcenniejsza. Moja wczoraj fryzjer pytał, ile ja mam lat, ja zaczęłam liczyć. Okazało się, że przygotowana jestem 41. Ale powiedziała, że ja nie wyglądam. No więc widzicie, statystyki są podobne. I ja myślę, że to był strzał w dziesiątkę, że my ubraliśmy się wszyscy na biało. Bo naprawdę wyglądamy na osiemnastkę. Właśnie chcę skończyć o tym, na ile cenną grupą wy jesteście, bo no wiecie, kiedy piszesz komentarze, czy odpowiadasz lub wiadomości, to nie zawsze masz czas, żeby wejść i poczytać, kim jest ta osoba, a bardzo dużo profili mam zamkniętych, więc ja tak naprawdę nie znam was. I kiedy wy zaczęliście pisać o waszych biznesach, o tym, gdzie wy mieszkacie, czym się zajmujecie, ja byłam w gigantycznym szoku. Ja po prostu całą noc siedziałam i myślałam, oh my God, czy to jest możliwe, żeby takie panie obserwowali mnie i chcieli przyjechać? Ja byłam w szoku. Wczoraj dostałam od ciebie wiadomość. Czy pani Heleno, co się dzieje? Kogo pani zgromadziła? Jakie panie będą na tym spotkaniu? Uwierzcie mi, ja byłam na różnych spotkaniach. Taką społeczność zgromadzić nikt takiej nie ma. Uważam, że powinna pani Helena częściej organizować takie spotkania, bo właśnie to odmienia na pewno jej życie. Też była zaskoczona, jak dużo fantastycznych babeczek tutaj się spotkało. Jest to bardzo sympatyczny wieczór. Poznałam mnóstwo cudownych kobiet z różnej branży, z różnych biznesów. Tak, Patryk, proszę mnie nakręcić. Więc, szanowni reklamodawcy, Szanowni reklamodawcy z branży premium, kto ma milionowe budżety, ja mam najlepszą społeczność w Polsce i chyba taniej niż za 300 tysięcy was nie sprzedam, więc naprawdę, kiedy ja daję reklamy, dla mnie jest bardzo ciężko znaleźć ludzi, którzy będą mieli wpływ na swoją społeczność i który odzew będzie właśnie w tej branży premium, właśnie tam, gdzie są ludzie z dobrym biznesem, ludzie właśnie w tej wiekowej podziale. Tak, bo wszyscy mają 20-30, a wy jesteście po prostu najbardziej cenną społecznością w Polsce. I mówię, jeżeli ja muszę po prostu zostać influencerką w przyszłości, bo kolejny mój biznes będzie związany z influencerami. Ja już mówiłam, że do mnie wpadali oferty tam jakieś z reklamami, ale może ja nie będę sprzedawać się tanio. Ja będę czekać tylko milionowej oferty, bo ja was za tanio nie sprzedam i nikogo niczego nie będę polecała, po prostu niesprawdzonego i które nie odpowiada właśnie naszemu poziomu, bo ja siebie bardzo cenię,
A was teraz, naprawdę, jeżeli my to wszystko pójdzie w świat, no to naprawdę, ja nie wiem, czy w Polsce w ogóle ktokolwiek robił takie spotkania z swoimi obserwatorami. Ja chyba nigdy nie widziałam. Czy wy widzieliście? Więc ja jestem trendsetter, to jest nowość w Polsce i zobaczycie, że później takie będą powstawać spotkania, bo chyba nikomu do głowy nawet nie przyszło, że takie rzeczy po prostu mogą się dziać. Co jeszcze chcę wam powiedzieć? No bo słuchajcie, ja muszę coś wartościowego wam przekazać, tańczyć nie będę. Ja zastanawiałam się, dlaczego wy tutaj przyjechaliście, co wy ode mnie chcecie, więc... Chciałam zapytać, kto przyjechał po moją energię? Kto przyjechał po to, żeby dowiedzieć się, jak ten sukces w końcu się... Jak ten sukces osiągnąć? Mało. Mało, nie słyszę. O, ja nie słyszę, nie widzę, nie widzę. A kto chce pieniędzy? A bardzo dużo pieniędzy? Czyli moja grupa docelowa to są ambitne kobiety, które nie boją się powiedzieć, że chcą pieniędzy, chcą sukcesu. Ja wam chcę powiedzieć, że oczywiście wypadałoby powiedzieć, że ja nie spodziewałam się tego i w ogóle, no nie wiem, jak to się stało i w ogóle taka jestem skromna, zaskoczyliście mnie, ale powiem wam, że teraz posłuchajcie poważnie. Wszystko, co tutaj się dzieje, było splanowane rok temu. Rok temu ja, tak się zdarzyło się, że ja zostałam sama w domu. Moja rodzina pojechała do babci i ja musiałam do nich dołączyć, ale ja zaczęłam szukać drogi do moich celów, które sobie postawiłam. Zaczęłam szkolić się z marki osobistej i to mnie tak pochłonęło, że ja na miesiąc zostałam sama w Warszawie i nie pojechałam ani do dzieci, ani do męża. I zamiast tego, żeby imprezować w końcu samej na wszystkich dyskotekach, po prostu po 12 godzin dziennie szkoliłam się. I ja zrobiłam sobie strategię. I ja to wszystko sobie zaplanowałam. Jeżeli myślicie, że to jest przypadek, to jakaś magia, to była moja strategia. Ja rok pracowałam, żeby to stworzyć. I dzisiaj to nie jest dla moich, to co się dzieje dla mojego ego, że o matko, no to już będzie Beyoncé, później Jennifer Lopez i dalej już ja. To ja już taka gwiazda po prostu, że po prostu we wszystkich Instagramach dzisiaj będę. Tylko, że to jest taka nagroda dla mojej głowy, że ja wszystko zrobiłam dobrze. I w lipcu poprzedniego roku byłam taka sama jak wy wszyscy. Ja miałam Instagram, gdzie tam dodawałam, byłam w restauracji, tam byłam na wakacjach. Zupełnie nie rozumiałam, no i co z nim robić, bo ja wcześniej nigdy osobiste nie prowadziłam. Ja tak, umiem sprzedawać biznes, tak? Ja umiem sprzedawać meble przez Instagram, ale ja nie umiałam sprzedawać siebie. Jeżeli oglądaliście moje wideo na YouTube, mam konkretne cele. Mam konkretny cel na 3 lata, mam konkretny cel na rok i to właśnie jest jakbyś stopień w osiągnięciu kolejnych celów. I wy jesteście tutaj dzięki tak naprawdę marce osobistej i dzięki social mediom, dzięki kontentu, bo każda z was jest tutaj dzięki kontentu. Ja wam dzisiaj pokazałam kulisy, że to nie jest jakaś magia i że każdy może stworzyć to samo. Jedyne, to trzeba trochę wiedzy i nauczyć się temu. Kto by chciał zbudować swoją taką marką osobistą, która pomagałaby i zarabiać, i właśnie mieć takie nowe znajomości? Kto? Wszyscy? Okej. Okay. A jeszcze chcę wam powiedzieć, ja cały czas to powtarzam, że ja mieszkam w pudełku i ja nie mam kontaktu z ludźmi.
Ja mam tylko trzy kontakty w życiu. Z Miją, z Pauliną i z Krystianem. To są moi handlowcy w showroomie. I ja w ogóle nie znam ludzi i nie mam kontaktu. Ja mieszkam w pudełku i wszystko, co ja tworzę, wszystkie moje biznesy, pomysły są tutaj. Więc ja nie mam kontaktu z żywymi ludźmi. I to, no, wy chodzicie codziennie do pracy, a ja no, nawet do showroomu nie często chodzę. Więc dla mnie to, co się dzieje tutaj, to jest też takie trochę inne, nowe i nie, no, nawet nie bardzo komfortowe, bo ja naprawdę nie mam kontaktu z ludźmi. Ja zawsze powtarzam, że ja siedzę w pudełku, słyszycie mój akcent, ktoś już mówił, że nawet chce też takim akcentem mówić. Ale uwierzcie mi, że kiedy podjąłem decyzję otworzyć się ten akcent po wojnie, ja codziennie mam około, na TikToku teraz chyba z 50 wiadomości, komentarzy różnych o ten akcent. To jest bardzo ciężka przeszkoda, uwierzcie mi. Nawet teraz zaczęłam pojawiać się na TikToku w Primavera Home. To jest ogromny hejt. Ja po prostu codziennie muszę czytać milion różnych głupich wiadomości o ten akcent, o to, żeby nauczyć się mówić. Do czego ja zmierzam? Moje warunki wyjściowe rok temu, w lipcu, były 100 razy gorsze niż wy. Teraz macie. Rozumiecie? I zobaczcie, ja to osiągnęłam. I myślę, że jeżeli my teraz to rozchuchamy i ja będę chciała zrobić narodowy, to uwierzcie mi, w marcu ja by, czy tam w maju, my by zrobili i narodowy. Więc to jest kwestia wiedzy, technologii i social media. To po prostu jest miłość do social mediów i umiejętność po prostu ich wykorzystywać. My stworzyliśmy content, jak widzicie, tam nie ma żadnej magii. Tam jest telefon i pomysły. My z Liną dzwoniliśmy się dzisiaj i zajęło nam chyba pół godziny, żeby znaleźć rolki, które będą nam pasować. Pół godziny. I ile nam? Pół godziny zajęło stworzenie tego, tak? I ten content będzie pracował na mnie cały czas. Więc jeżeli połączyć jedno z drugim, z trzecim, to każda może to stworzyć. Dawajcie ja wam w takim razie opowiem o tej marce osobistej, jeżeli to jest tak naprawdę 5 minut sławy dzisiaj tej marki osobistej. No bo naprawdę ja stworzyłam od zera, bo w lipcu byłam zwykłą kobietą, która miała zwykłe konto, a rok później po prostu jestem gwiazdą na trzecim miejscu po Beyoncé, tak? Nie, no a jak? No a jak? No właśnie. Ja zastanawiałam się, jak mi wytłumaczyć, jak wam to przekazać, jak wam zacząć po prostu też to tworzyć. Po pierwsze, ja chcę was zachęcić właśnie tymi pieniędzmi. To pierwsze, dobra? Ja mam rok, tak? Ja buduję markę rok. Ile ja zarobiłam? Kto chce dowiedzieć się? No więc tak, na czym ja zarabiam? Po pierwsze, ja mam biznes, a poprzedni rok, zobaczcie, wojna, raz. Inflacja, dwa. Kto miał w biznesie kłopoty za ostatni rok? Wszyscy mieliśmy. No więc my nie mieliśmy. Dlaczego? Dlatego, że my non-stop inwestowaliśmy we wszystko, co tylko się da. I marka osobista to był kolejny jakby ratunek, deska ratunku w tym całym koszmarze, który się dzieje. Ja już wcześniej wiedziałam, że ten rok będzie najciężki w ogóle za ostatnie lata i byłam przygotowana do tego. Jak mi marka osobista pomogła za ostatni rok? Ludzie po prostu zaczęli znajdować moje konto, przez niego patrzeć na meble, przychodzić do Primavery i po prostu kupować ich. Dlaczego oni wybierają moją firmę, a nie jakąś inną firmę?
bo oni już mnie znają, przecież wy wszyscy mnie znacie. Do kogo pójdziecie, jeżeli wam będzie potrzebny żyrandol? Czy koleżanka będzie urządzała się, bo do Helenki, bo ona jest fajna babka. I jak jedę teraz, dostaję raporty, czy wchodzę do showroomu, i ja od razu widzę, jeżeli klient jest tak, ja już wiem, to jest mój klient. I ja cały czas wchodzę i widzę to. I to jest zarobek. Ona by nie przyszła, jeżeli by nie zobaczyła filmiku na YouTubie, jakieś fajne roleczki, gdzie ja w ogóle, ja w życiu nic nie reklamuję. U mnie nie ma tak, że dzisiaj my mamy nową sofę, która jest bardzo fajna, zapraszam do zakupy. Tutaj. Nie ma tego. To sprzedaje się przez osobowość. Ja dostaję cały czas raporty od handlowców i non-stop widzę. Pani przyszła z YouTuba. Ostatnio był w ogóle jakiś wariacki przypadek. Pani ze Szwajcarii, nie mówiąca po polsku, przyjechała kupić u nas meble na cały dom. Bo znalazła moje filmiki, ja nie wiem jakie. Ona ma męża Polaka, więc jakoś to chyba tam może, czy jakiś tłumacz, ja nie wiem. Ona ze Szwajcarii zobaczyła mnie, ja ją kupiłam wartością, ona zobaczyła meble ze Szwajcarii, no oczywiście, że w Szwajcarii nie ma mebli, to rzecz jasna. Więc to trzeba jechać tylko do nas. I taki jeden klient pokrywa wszystkie wydatki w ciągu roku na content. Rozumiecie? Czyli na Patryka, na Linę, na Anastazję, na dwóch montażystów. Jeden klient. Ja mam rok, tak? Rozumiecie, o co chodzi? Jeden klient pokrywa wydatki. Komu potrzebny nowy klienci? Wszystkim. Więc to jest źródło i jeżeli wy nie bierzecie klientów z sieci, to jest po prostu duży błąd. Dalej, ile ja zarobiłam dalej, opowiem wam. Zaczęłam sprzedawać swoje doświadczenie. I to też była kwestia strategii, bo pomyślałam, jeżeli już będę tworzyć ten content, to dlaczego nie mogę sprzedawać i zakrywać od razu 3 cele? Nie jeden, tylko żeby sprzedawać meble, tylko dlaczego ja nie mogę jeszcze sprzedać doświadczenie? Kto jest moją uczennicą? 1, 2, 3, 4... No, dzięki waszym pieniądzom jeżdżę na wakacje. Dziękuję. Więc dało się. Ten sam content, prawie trochę przemyślana strategia dała mi to, że właśnie te ostatnie wakacje to można powiedzieć koszt ostatniego szkolenia. Dlaczego nie? Czy ja zrobiłam coś wyjątkowego? Nie, to był ten sam Patryk, ta sama Anastazja, te same montażyści. Ten sam telefon. Nic innego. Ale najważniejsze w mojej sytuacji, bo jeżeli oglądaliście YouTube odcinek z Dubaju, ja idę na miliard. Milioner to już dla mnie nudo. No co tam? No wszystko wiadomo, co tam robić. Ja idę na miliard. Ja zrobiłam strategię na miliard i to, co teraz się dzieje, to był pierwszy rok, pierwszy stopień, tak? Żeby mi zrobić ten miliard i pójść na inny po prostu poziom, mi potrzebni ludzie. Czyli ja muszę poznawać fajnych ludzi, ciekawych ludzi, mieć różne kontakty, bo cholera wie, co mi będzie potrzeba na tej drodze. I uwierzcie mi, że ta liczba obserwatorów na Instagramie, to teraz jest nawet bardziej wartościowe niż konto. I jeżeli wcześniej ja potrzebowałam, nie wiem, tam Rolls-Royce czy Ferrari, torebkę Birkin, żeby wejść i na kimś zrobić wrażenie, że ja jestem jakimś po prostu, że ze mną warto mieć w ogóle jakikolwiek biznes, to teraz ja piszę ze swojego Instagrama i zawsze dostaję odpowiedź. Więc to jest moc, która będzie dalej jeszcze rozwijać się i niestety ludzie są tacy, że no
ja nie chcę z luzerem, z jakimś niezrozumiałym dla mnie jakimś człowiekiem mieć biznes, czy pomagać mu. Ja chcę zakochać się w kimś, po prostu mieć, że ja pomogę, jeszcze będę miała tak jak wy dzisiaj, kontakt, coś tam porozmawiam. I ludzie tacy są, że po prostu ten niestety Instagram pomaga w życiu. Wiecie, jakie ja mam propozycje za ostatni rok? Już by za tydzień byłabym we wszystkich telewizjach po prostu. Miałam propozycję do projektu w telewizji, który byłby emitowany na cały kraj. Byłabym już gwiazdą, nawet już może by na drugim miejscu, a nie na trzecim. W poniedziałek zrezygnowałam z propozycji bycia uczestnictwa w konkursie Mrs. i jak to się nazywa, Mrs. International, czyli żeby tam pozować w pięknych sukienkach, później pojechać do Stanów na międzynarodowy konkurs. Rozumiecie ten poziom? Międzynarodowy do Stanów. A ja w poniedziałek zrezygnowałam. Później wam opowiem dlaczego. Czy ja w lipcu zeszłego roku, siedząc tam w swoim łóżku, mogłam myśleć, że tacy, no, tacy ludzie będą do mnie pisać, prosić i błagać o to, żeby ja tam do tych projektów weszłam, a ja odmawiałam i mówiłam, przepraszam, nie mogę. No w życiu, rozumiecie? Ten sam content, który, na którym ja zarobiłam, ten sam content, z powodu którego jesteście tutaj, to wszystko generuje absolutnie różne benefity. Więc jeżeli ja was przekonałam, i to wtedy mogę zaczynać dalej i powiedzieć, jak w końcu to zrobić. Tak? Ja cały rok też rozmawiałam z kobietami, obserwowałam innych i mam cztery kroki, tylko cztery kroki, więc co trzeba zrobić? Pierwszy krok będzie emocjonalny, który wy zanotujecie w telefony na wideo, a kolejne trzy kroki wy otworzycie notatki i zapiszecie sobie w notatki. Bo uwierzcie mi, pojutrze nikt nie będzie pamiętał, o czym ja tutaj gadam. Więc tak, największy problem każdej z was, że wy, ale niestety myślicie, że ktoś inny, no Helena tak, ona może, no ale ja przecież, no ja to, nie, to jeszcze nie to, ja nie jestem taka, siaka, nie, o, jeszcze trzeba poczekać, nie jestem wystarczająco chuda, piękna, ja nie wiem, czy tam dużo lista jest. Więc to jest największa przeszkoda, wy nie wierzycie w siebie raz, wy nie doceniacie siebie dwa i myślicie, że każda inna jest lepsza od was. Ale najważniejsze, że wy nie pozwalacie sobie na bycie po prostu gwiazdą. Wy nie pozwalacie sobie na myśl, że ja jestem najlepsza. Wy nie pozwalacie sobie na myśl, że ja jestem tego warta i ja jestem geniuszem, nie wiem, najpiękniejszą, najbardziej mądrą, jakąś taką, każdy. Wy po prostu nie przyznajcie się, to jest prawda. Wy każde będziecie szukać tą listę, żeby po prostu coś w niej znaleźć. I to będzie właśnie wymówka, żeby zacząć jutro czy w poniedziałek, bo przecież jeszcze dziecku trzeba odebrać w przedszkole, później mam w firmie skończę i od razu w poniedziałek to już pomyślę o tym. Więc no, prawda jest taka, że no, nie pozwalacie sobie. I to jest jakbyś największa przeszkoda. Ja bezwzględnie, czy ja leżę tam w łóżku, czy ja stoję tutaj, ja jestem taka sama i ja zawsze byłam najmądrzejsza, najpiękniejsza, nie wiem, no więc ta cała lista, co u was na nie, u mnie zawsze było na tak. I mnie w ogóle nie obchodziło, kto co myśli i zawsze mnie nawet wytykali, że no ty, no to nawet, ty zawsze jesteś taka, siaka. No a czemu nie? No a kto? Więc problem jest taki, jeżeli my go pokonamy, tak, to my jakoś możemy iść dalej. Ale jeżeli nie, to my nie mamy o czym gadać. Więc my musimy zrobić jedną rzecz, żeby aktywować w was
tą energię. Ja teraz będę, przygotujcie telefony, ja będę wysyłać energię do waszych telefonów. Ja pokażę wam, no bo zobaczcie, my teraz jesteśmy, no my princesy, tak? Bał jest, ale jutro emocje opadną, a pojutrze Kopciuszek wróci do obowiązków domowych. I ten czar niestety mój nie będzie już taki mocny. Więc ja muszę naładować energią, no bo wy przecież mówili, że po energii, tak? Więc ja muszę was naładować energią i wy musicie mieć pamiątkę. Bo jeżeli nie będziecie jej mieli, to pojutrze nie będziecie w stanie sobie wieczorem przypomnieć. Ale ja jestem najlepsza. Więc tak, pamiętajcie, że to jest moja pamiątka i moja energia będzie, tam będzie 10 sekund, może 5. I wy musicie zrobić wideo. I teraz tak. Patrzcie, co robimy. Włączamy tą kamerę. Patryk, chodź tu, o tu. O tu, o tu. Z góry, proszę z góry, żeby każdy był. Każda musi mieć z góry ten telefon. I my, ja dam najpierw ćwiczenie, później zapisujemy. Włączamy i krzyczymy, że ja jestem najlepsza. Ja jestem numer jeden. Okej, dobra. Więc tak, ja was nagrywam. Przygotujcie się, gotowi? Włączamy kamery i krzyczymy. Ja jestem najlepsza! Ja jestem numer jeden! I pojutrze cały czas wieczorem słuchamy tego. I tyle, to jest pierwszy sekret. Jeżeli będziecie nie pamiętać o tym, wszystko, co powiem dalej, będzie do dupy. No naprawdę. No bo ja bardzo jestem leniwa i jeżeli ja coś robię, to z tego musi być jakiś wynik. Więc jeżeli wy nie pokonacie to, że ja jestem tego warta, ja jestem najlepsza, to wy, kto poczuł lęk przed kamerą teraz? No to macie jeszcze popracować. A nie, zobaczcie, nikt nie umarł. Żyjecie. A zrobiliście pierwszą taką wartościową rzecz. Nagraliście siebie. No i no nie ma tutaj nic strasznego. Rozumiecie? To jest pierwsze. Nie doceniajcie siebie. Myślicie, że ktoś inny jest lepszy. To jest problem. Ja nie wiem, kto wam to wmówił, powkładał do głowy. Ja nie wiem, jak to jest, dlaczego to jest. Musicie wysprzątać to wszystko i po prostu ja jestem. No zobaczcie, ja cały czas zachowuję się, że ja jestem pewna siebie. I ja, mnie wszystko się uda. Ja chcę zrobić spotkanie, nie chcę, nie zrobię spotkanie. Chcę stadion, zrobię stadion na miliard, to na miliard. No wszystko. Dlaczego ja to robię i osiągam? Ja mam pewność. A kto, jeżeli nie ja? Jak to się nie uda? No przepraszam. I ja tak działam cały czas. To jest podstawa. Jeżeli wy nadal będziecie... No może, a może koleżanka, no przecież ona jest... No nie tam twarz, no jak ona tam wygląda, co mnie tam napiszą, a tam mama co powie, że jestem jakaś głupia, mąż będzie ze mną się śmiał, że to robię. I tak codziennie, wy będziecie codziennie to szukać. Ja jestem najlepsza i jestem numer jeden. Jeżeli kogoś, ktoś nie jest z tym zgodny, ja tego blokuję od razu na Instagramie. I do widzenia. Dlatego i wy jesteście tutaj, a my nie mamy żadnego hejtera i nie mamy żadnych innych po prostu ludzi. Wy jesteście podobni właśnie dlatego, że ja jestem taka, a innych po prostu ja nie zapraszałam. I nie trzeba się bać. Wy zgromadzicie też wokół siebie takich samych ludzi. Dobra, idziemy dalej. To był pierwszy krok. Drugi krok niestety będzie bardziej ciężki. Większość z was nie wie, czego chce. Teraz otwierajcie notatki, ja będę szybko dalej sprężyć się. Notatki w telefonie. Druga rzecz. Czego ja chcę? Konkretnie. Czego ja chcę? Ja chcę, nie wiem, ja chcę zbudować firmę na miliard. U mnie to świeci się, ja wstaję rano. Ja wiem, czego ja chcę, do czego, co ja robię. Ja idę na firmę na miliard. Ja nie wiem, czego wy chcecie.
Wy chcecie, nie wiem, lepszą pracę, chcecie 5 milionów zarobić, otworzyć klinikę, pojechać, ja nie wiem, jakiś podróż. Czego wy chcecie? To musi być jasno napisane. Jakie wy macie marzenie? Co jest? Po co wy wstajecie? Po co wy będziecie nagrywać? Po co to wszystko jest? Po co wstajecie z łóżka? Cel. Jaki jest cel? Wasz cel. Jakie wy macie marzenie? To jest druga rzecz. Trzecia rzecz też jest ciężka. Kiedy to musi się spełnić? Konkretny termin. Kiedy to musi się spełnić? Ja mam 26 rok. Ja mam konkretny. Ja mam rok, dwa, trzy. Ja mam konkretny 26 rok. Wy musicie zrozumieć, kiedy to musi być. To nie może być, że to będzie kiedyś, kiedy właśnie my tam skończymy to, później dziecko to pojedzie, później tamto, tamto i kiedyś, czyli nigdy. Konkretnie, kiedy to musi się spełnić. I czwarta rzecz, która musi być napisana. Wy musicie zrozumieć, co wy macie teraz. Jeżeli wy chcecie za dwa lata zarabiać na przykład milion rocznie, to znaczy, że wy macie za rok taki cel. Ile klientów wy musicie mieć przez ten okres? Tyle i tyle. Ile wy macie dzisiaj? To musi być konkretnie napisane, że punkt A, co wy macie dzisiaj? Ile klientów wy macie? Ile obrotów wy macie? Ile pieniędzy wy macie dzisiaj? Dalej idzie ten okres i ta wasza, ten wasz cel, punkt B. I dalej, kiedy wy macie to wszystko, my dzielimy to na mniejsze cele. I kiedy ja rozmawiam z każdym z was, ja mówię, a czy wy wykonaliście cel na ten miesiąc? Co? Jak to? Jaki miesiąc, jaki cel? Wy żyjecie, co będzie, to i dobrze. Aby nie było gorzej niż wczoraj. Jeżeli wy nie macie celu rozpisanego, wy nie macie zrozumienia, że ja potrzebuję więcej klientów. Jeżeli ja potrzebuję 10% więcej klientów, lub 50% więcej klientów, jak ja muszę ich zdobyć? Ja muszę inwestować w to, czy nowy towar, czy marka osobista, czy gdzie ja ich będę brała? Jak tylko wy macie konkretne cele, podzielone na konkretne okresy, to wy wiecie, wasz zespół. Mija, ty wiesz, jaki my mamy plan na ten miesiąc? Co u nas będzie w kolejnym miesiącu i co my robimy na Czarny Piątek? My wszystko wiemy. U nas każdy handlowiec wie, co my musimy sprzedać. Pani myślą, ci moje klientki tam, że oni kupują to, co oni chcą, ale ja im sprzedaję to, co mi trzeba sprzedać. Tak to działa, bo ja mam plan rozpisany na konkretne terminy. I ja mam budżet. Czy my wykonaliśmy plan, czy nie? Czy ja do tego miliarda w ciągu tego roku stałam bliżej, czy nie? Ja teraz oceniam. Tak, ten krok był dobry, ale tutaj nie dlaczego analizujemy. Wy żyjecie w takim, w galeretce. Coś tutaj się dzieje, coś tutaj się dzieje. To jest ciężkie, bo nie macie konkretnego celu, daty i planu działania do tego. Ja miałam w planach na rok, żeby zbudować taką markę, która będzie rozpoznawalna. Jestem. Ja budowałam markę, która przyciągnie mnie klientów do mojego biznesu. To jest. I budowałam taką wartość, żeby sprzedać doświadczenie i pokryć wszystkie wydatki na to, co wymaga produkowanie kontentu. I to jest strategia. Wszystko, co tutaj się dzieje, to jest część strategii. To wszystko, co tutaj się dzieje, będzie wykorzystane dla kolejnego kroku, bo ja mam plan. Jeżeli by ja nie miałam planu na dalej, to dzisiaj by nie było tej kamery. Ja by przyszła, usiadłam, pogadałam, no było fajnie i co z tego? Ten content będzie pracował na mnie bezterminowo. On będzie generował mnie nowych klientów.
Ja zainwestowałam w linę, która bierze sporo za godzinę, bo jest najlepsza. I dam wam bezpłatnie content, żeby wy mieliście go, to będzie najwyższa jakość, żeby wy publikowaliście u siebie, żeby ten content pracował. Kiedy ja poprosiłam was ubrać się na biało, ja weszłam do tej sali i widziałam, że wy musicie wyglądać pięknie w tej kamerze, która wyprodukuje wideo na YouTube, która będzie generowała mnie klientów ze szkolenia na kolejny rok. Ja dam wam content, który będzie super jakości, wy go wrzucicie, powiecie, jak było fajnie, wy przyciągniecie mnie za darmo, no jak za darmo, za ten koszt, który pokryje jeden klient i ja będę miała sam zysk. Plus, oczywiście, pani kupiła coś, powie, że była, koleżanka zobaczy, aha, ja też chcę i od razu ja mam klienta. Ktoś pochwali się, że był u mnie na szkoleniu, zaciekawi koleżankę i ona powie, że Boże, ja też chcę, ja muszę mieć. I tak to działa. Dlaczego? Ja mam strategię. Ten miliard, ja wstaję codziennie i widzę, czy ja jestem bliżej, czy nie. Czy plan na ten miesiąc wykonany, czy nie. I tyle. Strategia. Więc to takie proste kroki i to jest właśnie to myślenie. Pewność, plan, marzenie, termin i co miesiąc wy musicie kontrolować, czy ja coś zrobiłam, czy nie. I tyle. I tak działają wszystkie biznesy, wszystkie ludzie sukcesu. Jeżeli ty zapytasz każdą firmę, która ma sukces, oni wszyscy mają strategię, każdy handlowiec wie, jaki ja mam plan, oni w tej galeretce nie siedzą. Oczywiście teraz wam to wszystko wydaje się jakieś skomplikowane. No i ja myślałam, co jeszcze mogę zrobić dla was. I wczoraj, jak moi uczennicy zaczęli pisać, że też przyjadą, ja właśnie pomyślałam, że ja włączę na 3 dni szkolenie. Wczoraj z programistą o 22:00 my przygotowaliśmy stronę i ja wam teraz chcę sprzedać moje szkolenie w specjalnej cenie. Tylko 3 dni będzie włączone na stronie, bo generalnie nie było w planach. I tam właśnie krok po kroku ja tłumaczę, jak znaleźć marzenie, jak zrobić strategię, jak być pewną siebie, jak załatwić wszystkie interesy, jak w firmie mieć strategię, jak w firmie mieć delegowanie, reklamy. I kolejne, ostatnie, jak budować tą markę osobistą, jaki content sprzedaje. Wszystkie moje sekrety, krok po kroku, tam są rozpisane. Tam nie ma żadnych teorii, tam właśnie zapakowane moje doświadczenie. I widzicie, jaki jest wynik, że to jest po prostu technologia. To po prostu jest myślenie. I jeżeli wy krok po kroku to robicie, to idą zmiany. Więc Mija wam wrzuci na grupę tylko 3 dni, bo generalnie ja nie planowałam. Ten koszt zwraca się od jednego klienta, od jednego. Więc jeżeli wy pójdziecie po tych wszystkich zmianach, to proszę. Więc niestety, ale we wszystko trzeba inwestować i przede wszystkim w siebie. Jak widzicie, ja cały czas inwestuję w siebie. I dlatego wszystko się udaje. I z boku to wydaje się, że takie proste. Ale no tutaj nie ma nic skomplikowanego. Wy widzieliście, jak tworzy się content, co to jest strategia i jak w ogóle nauczyć się pewności siebie. Helena stała się moją mentorką. Wykupiłam u niej szkolenia, które pozwoliły mi bardziej uwierzyć w siebie i w lepszy sposób, że tak powiem, prowadzić te social media. Helena dała mi dużą motywację do dalszego działania i żeby przynajmniej spróbować przerzucić mój stacjonarny biznes na pole social mediów.
po 3 miesiącach dostałam propozycję wzięcia udziału w castingu do reklamy międzynarodowej. Na szkolenie pani Heleny zdecydowałam się ze względu na to, że chciałam rozpocząć budowanie marki własnej, związanej z moją pracą zawodową, czyli nieruchomościami, że jeśli mam zły humor, czy wstaję podminowana rano, to wystarczy, że przesłucham jedną lekcję pani Heleny i daje mi ona motywację na cały dzień. Jej energia, jej pozytywna osoba. Pani Helena w piękny sposób pokazuje swoją przedsiębiorczość, dlatego też wykupiłam ten kurs. Jest bardzo autentyczna i polecam wszystkim i wszem kobietom inspirować się. Zaczynam swoje początki z marką własną i social mediami w firmie, więc myślę, że to jest dobry krok w przód, wykupując ten kurs i dlatego też tutaj jestem. Wy jesteście tutaj i wy jesteście najdroższą publicznością na Instagramie. I mi to udało się zbudować tylko i wyłącznie, że ja nie patrzę na szum, ja patrzę na miliard. Ja mam tylko 3 lata. Rozumiecie? I to cały czas mnie motywuje. Ja mam 3 lata i cel. No i tyle. Żadnych sekretów nie ma. Cel, pewność siebie, strategia i cały czas działanie. Po prostu przełamajcie się. Wy nagraliście dzisiaj. Zróbcie dzisiaj stories ładne. Pogadajcie do kamery. Przełamajcie się. I zobaczycie, że to jest bardzo proste. Dajcie sobie na przykład dzisiaj w relacjach. Wiecie co? Ja dzisiaj byłam na takim fajnym spotkaniu i postanowiłam, że osiągnę taki i taki cel i wrzućcie to do kosmosu. Wrzućcie to. I wy będziecie pamiętać, że przecież ja już obiecałam. I wiecie, będziecie absolutnie inaczej zachowywać się. To będzie tak. A jeżeli mnie zapytają, czy ja już jestem na tej drodze, czy nie, i to będzie wasza też motywacja. Ja rok temu we wrześniu dodałam stories i napisałam, że pokażę w ciągu roku, jak ja buduję 3 biznesy. Że tak i tak i tak. Później pokazywałam, że na waszych oczach pokażę wam. I później nawet screeny robiłam, jak tam to zaczęło się spełniać. Bo to motywuje też. Ty dałaś obiecanie, pokaż, że nie jesteś luzerem. To też motywacja. Więc weźcie dzisiaj kamery, jest tak pięknie, wy jesteście przepięknie. No i zacznijcie po prostu mówić do tej kamery, pisać i po prostu oznaczajcie mnie, żeby ja też was kontrolowała. Że ja tutaj nie na darmo was bawię, jak tamten pan. No, nie mam żadnych innych sekretów, nie mam. To tyle. Helena, przepraszam. Przepraszam najmocniej. Helenę znamy się od nie tak dawna, ale bardzo wspieramy cię i ten cały świat kobiet, który tutaj jest. Chciałam ci coś powiedzieć. Ty cały czas mówisz, my słuchamy cię, ale my i robimy to, co ty mówisz. Prawda, dziewczyny? Ja słyszałam. Mało tego, chciałam ci powiedzieć również podziękowania za te twoje słowa, które rzucasz hasło, delegowanie. Dziewczyny, czy jak usłyszeliście od Heleny, czy zaczęłyście robić to i stosować u siebie w życiu, delegować? A coś nie słyszę, ja też chyba już. Czy delegujecie swoje sprawy i pracę, tak? Tak. Ale mało tego, wczoraj usłyszałam takie znowu hasło. Twój biznes rozwinie się na tyle, na ile ty sama się rozwiniesz. Heleno, ja chcę ci podziękować, bo dzięki tobie każda z nas się rozwija, stawia na rozwój osobisty. I dzięki tobie my jesteśmy tutaj szczęśliwi i dzięki tobie dzisiaj dziewczyny 100 lat, proszę na nóżki wszystkie. 100 lat dla ciebie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Szkolenia. I dziewczyny, u was dzisiaj naprawdę niesamowita szansa. To szkolenie, od którego nie od jutra, nie od poniedziałku, a od dzisiaj zaczniecie swoje nowe życie. Więc, gdzie tam będzie link? Link na naszej grupie WhatsAppie.
Mija już jest odpowiedzialna. Posłuchajcie, ja nie mam magicznej tabletki dla was, że od razu będzie wszystko, co chcecie. Ja daję tylko magicznego kopa. Ja zawsze daję magicznego kopa. Ja zawsze pokazuję Rolls-Royce, statki, krzyczę miliony, żeby wy po prostu siedzieliście i mówili, że tak, czy ja nie mogę? Ja też mogę. Więc ja cały czas powtarzam, że to wszystko jest dla wszystkich. I no nie ma innych sekretów. Oczywiście, jak widzicie, da się organizować 4 dni? Da się. Wszystko się da. Dlaczego? No bo mi się zachciało. I że ja byłam pewna, że mi się uda. Nawet jeżeli byłby jeden stolik, to też byłby sukces. I 4 osoby też byłby sukces, tak? I stadion to też jest sukces. Więc po prostu ja doceniam siebie, że ja dam rady, ja zawsze wierzę i kosmos mi zawsze wszystko załatwia. Mija potwierdzi. Wszystko, co my tylko rzucamy do kosmosu, wszystko jest. No, widzisz? Ty wiesz, że więcej ludzi tak, o, co ona mówi, Boże, wariatka, a później aż tak szybko, więc naprawdę, a co to jest u nas, tak, to jest myślenie, jeżeli ja czegoś nie chcę, no to ja tego nie widzę. Jeżeli ja mówię, że tak, ja to chcę, ja już widzę i to się załatwia, aż śmiesznie mi każdy proszę rzucić do kosmosu już to i to, bo to trzeba nam zrobić. Ja mówię, ale poczekajcie, jeszcze nie rzucą, bo to ja jeszcze nie wiem, czy to... Kiedy ty już to rzucisz do kosmosu? I wszyscy ode mnie to czekają. Więc to działa, to jest myślenie. Posłuchajcie, wszystko to jest myślenie, to jest podejmowanie naszych decyzji. Wczoraj wasze decyzje były inne, a jutro będą absolutnie inne. Więc inwestujcie w głowę. I magiczny kop to właśnie... W linku u nas w grupie. Ja miałam w głowie, że spotkanie, wynajmę stolik i będzie fajne spotkanie. Później jak zobaczyłam, że to będzie tyle ludzi i w piątek oczywiście wieczorem pani mówi, czy pani jest wariatka? 70 osób w piątek wieczorem pani dzwoni na czwartek? Pani gdzie pani dzwoni? Pani w ogóle... I ja mówię, ale jak to już nie uda? Ja już mam to w głowie. Zobaczcie, czy może być lepiej? Nie. Ja wierzę, ja mam w głowie i ja nie... Tam nie udało się. Tutaj udało się. Więc cały czas ja mam plan i po prostu idę. I tyle. I każda może tak, każda. Ja energię wam rozdałam, w razie czego wy ją... Jak tylko u was... Ta-dam! I idziemy do przodu. Dobra, dziękuję wam wszystkim. Teraz po prostu 5 minut przerwy i ja po prostu posiedzę ze wszystkimi. Pani Helena jest strasznie temperamentną osobą, szaloną, sympatyczną, z mnóstwem energii i wszystkim nam rozdaje tą energię w nadmiarze, że tak powiem. I z jej temperamentu i z jej sukcesu my czerpiemy własny sukces. Dzisiaj jest to, że na wydarzeniu jest tyle kobiet. Dlaczego? Bo ona jest naturalna, ona jest sobą. Nie ma tej sztuczności, że ona przychodzi i udaje, że ona jest taka, czy ona jest tak. Ona jest sobą i dlatego ona ma takie sukcesy. To, co teraz widzicie, to właśnie jest dowód, na ile dobrze ja stworzyłam swoją markę osobistą, na ile dobrze znam ból moich obserwatorek, na ile wartościowe treści stworzyłam dla nich za ten cały rok. Otrzymałam ogrom podziękowań i energii za tą pracę i mam po prostu siły i energię, żeby działać dalej, więc oglądajcie kanał Helena Swarowska, bo kolejny rok będzie jeszcze bardziej zajebisty.